Jaką doktrynę wybrać w Hearts of Iron 4? Wybór doktryny zależy od tego, jakim państwem gracie i jaki jest wasz styl gry. Na przykład grając tylko w Holandii, wybranie pierwszej doktryny pod czołgi może nie być dobrym pomysłem, ponieważ nie będziecie w stanie ich wyprodukować. Jednak jeżeli gracie innym państwem, lubicie używać czołgów, lubicie tworzyć wielkie okrążenia wojsk przeciwnika, wtedy doktryna wojny mobilnej jest dla was idealna. Zamiast tego, jeżeli wolicie polegać na mocnej piechocie, dodawać do waszych dywizji dużą ilość artylerii, doktryna przewagi ogniowej jest dla was bardzo dobrym wyborem. Za to, jeżeli wolicie stabilną grę, skrupulatne planowanie waszych działań i używanie bonusu do planowania, a także bonusu do kopania, doktryna wielkiego planu bitwy zrobi wam robotę. Jeżeli lubicie grać spamem i dużą ilością dywizji, nie lubicie patrzeć na supply, typową rzeczą dla was jest posiadanie 10 dywizji na kratkę, wybierzcie ostatnią doktrynę, czyli doktrynę zmasowanego ataku. Subskrybuj, zostaw lajka po więcej poradników.